Hej, hej, Liska. W następnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 5. No tak. Mi się trochę wczytało w innym miejscu niż chciałem, więc musiałem jeszcze kawałek przebiec. Tak, kontynuujemy. Dobra, jedziemy z tym kosem. Bez zbędnych trogieli. Czy tam nie ma tego? Nie wiem. Się zobaczy potem, jak się podejdzie bliżej. Najpierw tą stronę penetrujemy, siostra. Roślinki. Zjadłam obecnie. Idź pozbieraj. Tak jest. Tamta Ale wiesz, że tam dziura? jeszcze coś było, nie? You grab it. Ty Okay. kurna, ciemnoto jedna. O, jest, jest. No, się nie jest i tylko skrypty. Take it, Roger. Take it, Roger. Skrypty mądre. O, pieczyste. Tak to lubi. A, tu będzie ciekawie. Tu nie wchodzi lepiej, jak się kolce wypadają. A tam rewolwer znajdziemy, chyba ten właśnie, co teraz w tej chwili mamy. A, był ten drugi. Nie widać coś. Chwilowo pusto, więc... Take it, Roger. I to ja podniosę to już. To ja też podniosę. Take it, Do Roger. dy. Dobra. Co na górze mamy? Ciekawego. Trochę złota. Tam jest. Według mnie to równie dobrze mógłby tak opnąć, ale no dobra, co ja się znam. Specjalnie nóż wyciągać? Ile to rozwalić? No serio? O, zacznijmy to pieczyste. Czy jest jakiś opis może? Żeby zrobić pieczyste. Wiadomo, pieczyste dobre jest. Ludzkie? Tu nic nie ma. Tu zaraz wyskoczy na mnie dziad. O, właśnie lezie. Słychać go. Tak. No, parówy. Tam jest złotko. Gdzieś go słychać, to jak z prawej mniej więcej. O, chyba spadł. Albo mi się zdawało. Stary, coś ci nie pykło. O, lezie. O tym mówiłem. Dobra, panu podziękujemy za imprezę. Co? To masz pejajar. O, a to był zez? No sorry, stary. Taki mamy klimat. O, za blisko. Co jest? O, dobry strzał. Dobra. A, bez mapy? Tak nie przystoi. Tu będzie ciekawie za chwilę. Cicho. No, blum, 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 blum. Trochę złota. Gdzie się szwendasz? Tutaj, panienko. Już. To twoja działka w końcu. Złotko? Spoko, spoko, spoko. Więcej złota i jeszcze więcej. No. Tu za chwilę. Najpierw tutaj. Ja będę tędy iść. Nie bez powodu.
Tu coś chyba było. Albo i nie. Jak widać. Hmm? Nie. To tak mi doskoczę, jakbym chciał. O, będzie... Właśnie, ta broń. Ten rewolwer. Który za chwilę zacznie się przydałby. Gdybyśmy grali... No, powinien się zamknąć tutaj już. Co jest? Dziwne, bo to albo się skrypt nie uruchomił, albo nie wiem co, bo zwykle właśnie gdy braliśmy tą broń już, to zaskakiwał nam właśnie taki duży gościu, jak tam prędzej go widzieliśmy, w takiej wielkiej masce i walczył z nami. Takie było pierwsze spotkanie właściwie z nim. Takim jakby mikrobosem. Czy jakieś się będą? Mi się zdawało? Najwyraźniej tak. Najwyraźniej mi się zdawało. No. Kręcimy! Kręcimy! No. No serio, już została przy tym już! Ja pierdzielę! Dobra, ułóż. Miejsca brak. Ale... Czemu to... Tak, mamy już je. Dobra, to sprzedaj, C. Za 400, no to drogo to wyjdzie. Musimy to sprzedać, bo tu mamy praktycznie... Nie mamy nic. Sprzedaj. Okej. Tak, sprzedaj całą misję. To TMP. Bo i maszynowe, no właśnie, tak to się nazywa. Bomba zbliżeniowa. Sprzedajmy ją też chyba. 30, za drogo wyszło. Białe jajo. Sprzedaj. 1250. Następne jajo. Sprzedaj. Sprzedaj, tak jest. Granaty. Te mogę sprzedać. Sprzedaj. Sprzedaj. Co to mamy? 3 granatniki, 2... No, wyrzutnia rakiet. Niech będzie. To jest granatnik też, no ale dobra. Rewolwer. Też jeden by się ten przydał. 2T, jeden ten, 2T. Tych sprzedać. Mam od cholery już ich. Moment. Tego weźmy, wydajmy. Tak możemy zrobić. Tak. No, dobra. Jakoś tam to zrobiliśmy i gotowe. Bardzo pamiętać bliska, nie puszczać tego, póki czegokolwiek nie zrobi. A ty się znowu mi kabel zahaczyłaś. Bo kolbą trzeba umieć kręcić. Trzeba wyższe studia tego bliska. Tak samo jak było w tym, Half-Life'ie. Żeby cisnąć guzik, trzeba było mieć wyższe studia. A ty dalej. No spójrzcie, wiecie gdzie ona stała? Ja tego tu puściłem, mówię jak ten, to nie pojadę spać, ale... Co tam? Kogo to interesi? Pociągnij z buta, co? Dobra, to ja pociągnę z buta. Tu powinny być jakieś te notatki jeszcze. Tak są. Ja to znam na pamięć, tak że przeczytam, nie będę tych tam czytał, więc tylko przeskoczę je szybko w miarę. Więc sobie pauzujcie na każdym razie, jeżeli chcecie przeczytać. Amunicja, złotko, spoko. Mam nadzieję, że zdążyliście bez problemu sobie zatrzymywać, nie robiłem tego, jakoś nie podskakiwałem jak walnięty, więc... Dobra, ty to podnieś.
Coś tu jeszcze leży takiego ciekawego? Tak, mamy tutaj słoik przerośnięty. Właśnie to wyraz, on taki słój. Wazę. Tak nazwać. Moment, mam iść tam, więc pójdę tutaj. Tak zawsze robię. Mam iść w jakieś miejsce, to jedę w ogóle w innym kierunku. Aha, tylko to. Przepraszam. To jedę teraz od razu w innym kierunku. Zawsze tak robię. Bo zawsze chcę jak najwięcej odnaleźć ciekawych rzeczy, nie? I tak dalej. Pam, param, pam. Siemasz? Coś nie wyszło. Serio? Ojej, jejko było chyba. Gdzie ono zniknęło? No, podniosła. Podniosła. To dawaj mi to. No, patrz co się robi jajkiem. Tak się robi. No, widzisz? Było jajko, nie ma jajka. Czary mary. Ho, 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 ale dziura. Normalnie. Co za mnie? Im 300. Bądźcie, mam iść tam, to nie tam. To jest tu. I sprawdzę to. Haha! I to było mądre! To było mądre. Ale na szczęście nie inaczej. No, to jedziemy z tym koksem. Mamy tu taką wyciągarkę linową. Zda się to wózek linowy, dobra. Tutaj nie ma co za bardzo szaleć. Raz ginąłem. To tutaj jest git. Wątpię, żebym mógł coś kupić ciekawego. Ten pistolet, strzelba, jedna droga, trzecia, czwarta, 85. Ten karabinek mam chyba tak. SVD. To jest jakiś, ten jest jakiś drogi strasznie. A tak, tak, ale moje, masz rację. Zaraz to zrobię. Paralizator. Karabin Gatlinga, 50 tysięcy. Łuk tak samo. Bomba zbliżeniowa. Pociski. Spray. Kamizelka do walki. Kula odporna. No to gotowe, nie mamy co siedzieć za bardzo. Ale dobrze pamiętam, tu będzie coś w trailerze, gdzie będzie można znaleźć. Tak wam powiem bliska. Złotko! Moje ty. Tu będzie rybsia. Znaczy nie, krokodyl chyba. Przerośnięty. Zaraz zobaczycie go na stąd. Krokodyl. Obiad! Chyba obiad, taka pora jakby. Pozbijać to czy nie? Bo tak... po co, nie? Wiem, że to nie jest potrzebne, ale trzymaj to. Ktoś musi. Ten kamień snajperski mi się przydał. O zgrozo. Franco.
Chladę musi się pospieszyć. Fajna strzelnica. A jest to. Granacik. Bombową. Serio? No co, rozwalasz to, czy nie rozwalasz? No co za ludzie? No daj. No. Ktoś jeszcze? Masz kręgosłup. Co za baran? Czy on tu przeskoczył jakiś? Nie. Oj, to zabolało, stary. To masz. Co chciałeś? Kopa! No i się wzięło i zepsuło. O! Co nie? I ten inteligent... Ty nie masz osłaniać, tylko atakować. No. Parówy. Dobranoc. Czy byś mnie coś miał, czy nie? Cholera jasna. Tu jest ten inteligent. Dobra. Jedna ją z głowy. I jeszcze tylko kolejne 10 tysięcy. No serio? Ty kurde parówo jedna. Tu jesteś. Pa. I nie pokazuj się więcej. A. No najwyraźniej nie. Musimy najwyraźniej iść tędy. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Sprawdźmy najpierw. No i tak musimy tu iść. Tym razem pójdę. Tak będzie ciekawie. Ja nie pamiętam, które guziki. Chyba AD i F. Coś tam. I FV chyba. O właśnie. I się wzięło i się zepsuło. Ale guziki pamiętają chociaż. No w sumie jakiś tam plus mogę to wyrzucić. Granat, więcej granatów. Amunicji. Gotowe. Tak, chcę wyjść. Czyli kontynuować. Więc ciekawe. Moment. A. Dobra. Spoko. Dobra, postaram się. Myślę, że to dwa razy będzie. O cholera! Nie spodziewałem, nie podejrzewałem, że on tak się odrzuci od razu. I wziąłem... Po prostu przesunąłem sobie postać, moja na środek, a znowu... To dupa. W takim miejscu według mnie trochę badziewnym to jest, że palcami ciężko to zrobić. Dobra. Postaram się. No, teraz co? Teraz to.
Oj, było blisko. Było blisko. Dobra. Czy nic nie ma? Nie. No to kopnijmy. Co za mnie? Naprawdę takie ciężkie to? Brzmiało jakby było normalnie próchno. Dobra. Chodźmy stąd. A czemu Shiba teraz idzie do mnie? Powiedz mi to. Zagadka. To idziemy środkiem, co? A, tu będzie ciekawie. Ha, wiedziałem. Tu będą chyba takie robaczki ciekawe też. Choć mogę się mylić, oczywiście. Jak to czasem bywa. Odwróćmy się, sprawdźmy. U góry też spoko, chwilowo. O, to jest to miejsce. To nie teraz żerobaczki. Tu będą te węże chyba w środku jeszcze. Trison. They're one of the companies funding the BSAA. What are they doing here? To będzie dość o to. Tutaj... Nie, nic nie wiem, co się na chwilę poruszało. Tylko wiem, że tu... Właśnie. O tym mówiłem. Gdzie uciekasz? Kochane. No. Dobra, jeczko. Ma moc. No, dużo życia dało. Sprawdźmy to. Mogę obejrzeć, nie zobaczmy. A, czytajcie sobie. To jest trochę szybok. Przepraszam. No, dobrze, idziemy dalej. A tutaj? Złotko, no to mi paci. Ciekawie nie po 1000, albo półtora, 2000, 2000, jak to było w tamtym człowieczce. To chyba można było podpalić. No ja powinien spadać, tu widzę coś ciekawego. Żuczek. Chrząszcz. Gdzie mi tutaj? Thanks, partner. Czy mogłaby to zjeść w końcu? Może nie lubi. Może nie, ale... Dupę mi trochę uratowało. Jakby nie popatrzeć. Tu się pojawi ten. A, tu będą pierwszy raz goście z tymi. Z piłami mechanicznymi, jak się nie mylę. To będzie lepsze. Szybko przeszliśmy ten kawałek. 24 minuty gramy. Tak. 25 minut praktycznie. Właśnie o nim mówiłem. No. Szkoda, że nie będę go sprzątać tak szybko, no ale... Nic ty zrobisz. Nic ty zrobisz.
Wiem, że ładna robota. Serio? Dobra, nie będzie w klatę. Ktoś coś jeszcze chciałby? Moment, spróbujmy tak. No biegnij! Nie pobiegniesz? Serio? Tak, okej. Cicho. Nie chcę się współpracować, jak zwykle. To było dziwne. Tu pusto. To jak wyjdę kawałek dalej, to się pojawi kość z tym, z piłą. Nie, to chyba było jak... Nie, to jak wejdziemy w inne miejsce, to się pojawi z piłą, potem jeszcze drugi kawałek dalej. Tak, tutaj chodźmy. O, właśnie. Zalegrowane. I tutaj właśnie się wpali nam ten jeden, jak tu wejdziemy, zakręci zawór. Wpali nam jeden gość z piłą. Parararam. Ale głośno muzyka, ja pierdzielę. Albo chwilę. Teraz ja mam czas, żeby się bawić. No masz. Po klientach rodzinnych. Aż mi beczkę potukłeś. Ty. Niedobry ty. Kręcimy, kręcimy, bo potrafimy. No i git. Gdzie mi tutaj ciskasz? Ty. Spadaj. Tak się zastanawiam, czy na to jajko zje w końcu. No, biga, biga, biga. Tak jest. Lubisz biga, biga? To miejsce biga, biga. Czy jestem biga, biga? Zostałem już, nie wiem. Ale wiem też, że musiałem się pospieszyć z racji tego, iż... Ej, no to czemu nie mogłem tego użyć? No. Szybko, bo mi tam zniknie. To dobro. No, to jedziemy. Jupiej! O! O tym właśnie w waszmości mówiłem. Ale... ładne, naprawdę. Kurde, i znikło. No wiedziałem. Ty franco, ty. Skocz tu. Spoko, nie ma szans. Nie jestem pistoletem. Tak byśmy naprawdę mieli pełne gacie. Szczególnie jak się gra pierwszy raz. Nie, mam wrażenie, że jeszcze wstawał raz. Bo piła cały czas chodzi mu. On wstawa, no. No właśnie. Właśnie, nie ma głupi. Tak, piła zgasła. Widzieliście, jaki ja jestem inteligentny? No ale w każdym razie nie wpieprzymy się w miotacze ognia aż tak bardzo w tej chwili. Musimy to jeszcze bardziej skłonić do tego, aby przestało działać. Zakręcić jeszcze jeden kurek. Ale mógłby się zaskoczyć, nie? No oczywiście, że nie. Bo i czemu? Bywaj tak. Nie można mieć wszystkiego, prawda? Jak to mawiają. No ale cóż. W każdym razie starajmy się jak najlepiej. Tu też cukierasek nam przyskoczy. Tylko że będzie rozcinał ten właśnie.
To zabarykadowane. Jedziemy. No, kochasiu. Aha, to muszę pewnie ten, żeby otworzyć chyba sieć. Albo przekręcić zawór muszę, żeby się skrypt uruchomił. Zaś się okaże. Się boję tego siwe, ona się lubi czasem wpierdzielić prosto pod tą piłę. I to jest denerwujące. O. Dość twarde, nie? Moment, piła zgasła. Nie widzę Shiva w siebie. Zgasła. Chociaż jak mu się nie wierzę. Dobra. Jak wstanie, to i tak będziemy musiał ugonić. Nie tędy. Lecz tędy. Tak. Hej, pierdoły. Coś o nie wyszło. Trzech jednym trupem. Gdzie mi tu machasz? Gdzie? No to ty uważaj, kto się wpierdzielił prosto po taką bandę idiotów. No kurczę. Naprawdę. No. No to tyle. A, to będzie ciekawie chyba. Się pojawi nasz znajomy. Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Teraz idziemy tak... jakby to nazwać? Let's save the chit-chat for later. Przetrwanie, coś takiego. On będzie nam się bawił komputerem, a my będziemy go ochraniać. No właśnie. To będzie chyba strzelam, a to jest najlepsze. Może mniejsze obrażenia, nawet pięciokrotnie, no ale... Sprawdźmy to. Dobra, dobra. Nie marudź.
dobry, co nie? Co, zabił? Mówiłaś? Tam, wiesz. A, upadłą. Stary, na 3 lata. Siemasz! Ale ja pierw tych grubasków! To jest fajni! I mają klęciki fajne. Ja je biorę. Nie mogę przeskoczyć, serio? Moment, mapa mi jakoś pozwoli na to? To jest tak średnio. Moment, tam coś chyba było. Nie. A tam! To się B. Się fajnie strzelało. No to już będzie ciekawie. Czy ja coś zostawiłem? Bom, 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 bom. A co ja robię? Dobra. To ja się tu wejdę. Albo mogę. O! A to ominąłem. Ej, Shiva, się nie pomagasz. Serio? I tam coś, czy zginie przez to? W takim momencie... Zara, bo on tuż mi się stanie. Ja to wiem. No. Czy? Czy? A po co pieniążki? I tutaj zostawiłem. Zganianego! Ojeju, zostawcie ich, zostawcie ich. Ale się pobawić chciałem. Tam się. Tacy jesteście. Pobawić się nie dacie. Nie, z porządku, bo nie dałeś mi postrzelać. It looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Be careful. Let's hurry. No. Dobra, co my tu mamy? To nic. A,
Ale tu już jest ciekawiej. Złotko. Jak to wygląda? Granat taki, mina. Dobra. Aha, tu już przeskoczyć nie mogę, bo... Nie. Po prostu. Nie lubię takich zamkniętych rzeczy. Otwarty świat jest według mnie trochę ciekawsze. Jakby nie patrzeć. A tu będzie lepiej obiegania. A nie. Panienko, nie, nie ma takiej kurcze opcji. Tam nie pędzę teraz od razu. Tak, tu będzie lepiej od zabawy. Aha, tu jeszcze tego nie ma. Bo tu ładunki wybuchowe jeszcze będą, ale to pozbieram co mogę. Z początku. Aha, nie to nie. Dobra. Wiecie, najpierw pozbierać to co mogę, bo potem będziemy mieć tylko chyba minutę czy dwie, aby dotrzeć do tej łódki tutaj, co widzicie. Tutaj jest to miejsce, żeby dotrzeć. Będzie jakiś opis, nie? Sprawdzić można. Momencik, tu mogę sprawdzić coś. Zdało mi się, że w jakimś tym był ten znaczek BSAA. Takie mam wrażenie. No, w każdym razie tu nic tak tego. Tu będzie to właśnie strzelba i to też będzie przydatne bardzo. Tu nic nie leży jak na razie, ale mamy tu coś ciekawego w miarę. I na górę. Zajdzie cholerny filmik, coś czuję. Granat, czemu nie? Ale to jej dam. No, mógłbyś wyjść? Dziękuję. No właśnie. Ja bym dawno strzelał, a nie czekał pewnie na co. On mi przypomina trochę gościa z Far Cry 4. No właśnie, ten odwrót bardziej, nie? Gościa z Far Cry 4, bardziej jego przypomina trochę. No trzeba się faktycznie sprężać nieźle. Widzimy. Serio, jeszcze dobrwałem! Szybko trupa! Dobrze, że na mnie się nie wpierdziłem. Kurde. Coś jeszcze. Cholerne kundle. Ty serio? Dawaj mi, to mam minutę jeszcze. No ale... Co tam? To do miny, tak. Dobrze pamiętałem. Kurde, wiem, to się strzelił, człowieku. To się robi w taki sposób. Tato, z palcem to w nosie zabijemy.
Dobra, dobra. To w tamtym musiało być trudno. Tam mi się nie zawracać. No i git. Jak mówiłem, damy radę. Ale trudno jest, jak się nie ma broni dobrej. Cenność nie najgorsza. Tylko te trazgony trochę tak. I trzeba zwiedzać też. Bo ja lubię tak zwiedzać. To jest wtedy. Granty, amunicja, więcej amunicji. Daj listu do leczenia. Pół tysiąca za jajko. Kurde, a kury ciekawe, jak tu drogie muszą być. Skoro głupie jajko pół tysiąca. Jak tu by było tak, no to normalnie. No. Nikogo by prawie na 10 jajek by nie stało. Byłoby nie stać, jeżeli już nie byłoby stało. Oj, Julia. Wyparował. A, ta by ciekawie. Wiecie, ludzisko, chyba tu będziemy ten kończyli. Ten będzie też taki krótszy odcinek, 50-minutowy, bo to będzie trwało dosyć długo. Także to sobie obejrzyjcie. Jasny film, tak głośno. Dobra. Tak jak mówiłem. Czemu nie mogę wyjść? O, dziękuję. Dobra, ludziska. Tak jak mówiłem, to jest bliźnictwo zdecydowanie za długo, więc nie zdążyłbym, pewnie nie byłoby zapisu, a nie chciałbym, żeby jakiś był super długi ten odcinek. No ale te 48 minut, no 50 minut jest, myślę, że dobre. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam na kolejne części, zagramy w Resident Evil 5. Trzymajcie się, ludziska.